Cześć. Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj marka, którą chciałem zaprezentować już od dłuższego czasu i którą interesowałem się zanim zacząłem nagrywać filmy na YouTube, a mianowicie jest to marka Cepelin. Co możemy powiedzieć o marce Cepelin? A możemy powiedzieć dokładnie to, że pochodzi z Niemiec. Na tarczy znajdziemy Made in Germany. Ja przyglądałem się tym zegarkom wielokrotnie w różnych salonach zegarkowych, natomiast jakoś nigdy nie przymierzałem, nie miałem okazji mieć na ręku, ponosić dłużej. Okazja się nadarzyła. Krótko o Marce. Marka należy do rodzinnej firmy Point Tech, Electronic GmbH, której początki sięgają aż 1987 roku. Swoje pierwsze kroki stawiała w nie wiem, czy dobrze wymówię, w. Ismaning pod Monachium. Poprawcie mnie w komentarzach, jak prawidłowo powinno się wymawiać nazwę tej miejscowości. A sama marka Cepelin dołączyła do całej rodziny zegarków trochę później, a pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w 2002 roku, czyli jest to dosyć świeżutka marka, 20-letnia, mamy 2022 rok. Patronem marki jest pan von Cepelin, chyba najbardziej znany twórca sterowców. Same zegareczki to styl retro, a nawet mocno retro. I odnoszą się większość modeli odnosi się do konkretnie tej właśnie epoki. Zegareczek otrzymałem ze sklepu zegarek.net, za co serdecznie dziękuję. W ofercie sklepu zegarek.net znajdziecie zegarki marki Zeppelin. Ale też mnóstwo zegarków innych marek. Serdecznie zapraszam do odwiedzania. W opisie filmu znajdziecie kod rabatowy Ragnar10, który pozwoli wam na zakup tego konkretnego modelu w niższej cenie. A jaki to jest konkretny model, bo trochę długi wstęp. Jest to, słuchajcie, model z linii New Captain's Line, model 8664-2. Otwieramy. Nie ma co przedłużać. Pudełeczko tak wygląda pudełeczko. Logo sterowca. To co? Otwieramy. Pudełeczko na bok. Interesuje nasz sam, sam zegarek. Tak jak już widzicie, nie będzie to zwykły model Cepelina, a jest to model w wersji, wersji tarczy Skeleton, czyli widzimy, widzimy mechanizm przez szkiełko chroniące tarczę. Powiem Wam szczerze, zawsze, zawsze chciałem taki zegarek tego typu obejrzeć, zobaczyć. Okazja się nadarzyła. Sklep przysłał mi właśnie taki model w wersji skeleton. Więc może przypomnijmy jeszcze raz ten model. To jest Zeppelin 8664-2 z Linii New Captains. Zobaczcie, tak on wygląda. Mam nadzieję, że będzie to ładnie widać. Jest to bardzo ciekawy model, dosyć taki, nie wiem czy słowo ekstrawagancki tutaj pasuje, ale myślę, że no nie jest to taki model, który przemówi do każdego. Aczkolwiek no na pewno jest to bardzo interesująca oferta dla osób, którym coś takiego właśnie się podoba. Zegarek w całości wykonany jest, mówimy o kopercie, w całości wykonana ze stali szlachetnej, wyposażona w skórzany pasek, tak jak widzimy. I co my tutaj jeszcze mamy? Eee, zaraz przejdziemy do szczegółów. Eee, aczkolwiek w ofercie Cepelina, jeżeli chodzi o ten skeleton, to znajdziemy jeszcze jeden model w innym kolorze wykończenia elementów tarczy, wskazówek i w innym kolorze wykończenia mechanizmu. Koperta. Tak jak już wspomniałem na początku, koperta została wykonana w całości ze stali, ze stali szlachetnej i w całości jest, tak jak można tutaj sobie wszędzie zobaczyć. Zerknijcie na wysoki połysk. Boki koperty, to będzie dobrze widać, są przetłoczone. Luneta bardzo, bardzo, bardzo wąska, a uszy podzielone są, nie wiem czy to dobrze będzie widać, zobaczcie na dwa stopnie schodzą w takie dwa stopnie. Wykończenia same uszy schodzą bardzo delikatnie do dołu. A całość jest dobrze, ale w mojej ocenie Dosyć, dosyć prosto wykończona, to jest chyba zabieg taki mający odnosić się właśnie do zegarków z tamtej epoki, wykańczanych na wysoki połysk, aczkolwiek gdybyśmy tu znaleźli jakieś fajne szczotkowania to na pewno by tej kopercie dodało to charakteru, przynajmniej takie jest w mojej ocenie, tarcza. No, i tutaj dzieje się najwięcej, i to w pierwszej kolejności na pewno w tym modelu, zobaczcie, zwraca uwagę. Jak go zobaczyłem na renderowanych zdjęciach, no to, no to wiadomo, że zdjęcia nie oddadzą tego efektu zegarka na żywo. On się prezentuje bardzo ciekawie. Tarcza jest dwukolorowa i zewnętrzna część jest: mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, jest czarna. A ramka wokół szkieletowania jest szara. Mam nadzieję, że to będzie dobrze, dobrze widać. I ta ta ramka jest taka delikatnie, o, zobaczcie sobie, delikatnie nakładana. Ona nie jest malowana, w sensie jest malowana na szary kolor, ale jest taka nakładana, co też e, tworzy bardzo, e, bardzo ciekawą konstrukcję. No i sama możliwość. Na tej tarczy podglądania tego mechanizmu podczas pracy, bez ściągania zegarka, to, to bardzo fajny zabieg. No, o to chodzi w zegarkach typu skeleton. No i całość dopełniają dwie subtarcze, albo jak zwał profesjonalnie totalizatory. I one są również szkieletowane. Zobaczcie. No, od razu. przynajmniej mnie od razu ten zegarek przykuwa mój wzrok i, i budzi zainteresowanie. Wszystko jest tu bardzo fajnie zaprojektowane. Ta subtarcza po lewej pokazuje nam porę dnia, a tarcza subtarcza czy totalizator po prawej, troszeczkę niżej, to mały, mały sekundnik widzimy jak się. Gdyby się ręce nie trzęsły, to byście widzieli. Przesuwa nam się sekundnik bardzo, bardzo ładnie. Więc no tarcza to jest naprawdę coś, co robi w tym zegarku, w mojej opinii, bardzo fajną robotę. Szkło. Szk oszklenie wiele. To jest szkło mineralne, wypukłe i to mm, dosyć wypukłe. Ale czy tutaj mamy powłokę antyrefleksyjną? Moim zdaniem niekoniecznie, ale ta czytelność pozostaje na bardzo, dobrym, na bardzo dobrym poziomie. Indeksy. Indeksy na tarczy są nadrukowane w formie cyfr arabskich. Co ciekawe, każdą godzinę z wyjątkiem 12 poprzedza cyfra 0. Mimo zastosowania tego szkieletowania tarczy, całość jest czytelna. Pod godziną 12:00 znajdziemy logo firmy w postaci sterowca, na godzinie 3:00 napis Automatic, na godzinie 9:00 nazwę marki Cepelin, a nad indeksami znajdziemy podziałkę minutową. Na godzinie 6:00 napis szkła nam trochę Made in Germany. A wewnętrzna ramka, tak jak już wspomniałem, wokół szkieletowania jest nakładana. Teraz nam ostrość złapie. O, teraz to ładnie widać. A oznaczenia liczb liczbowe na subtarczach są ciemno-pomarańczowe i fajnie dopełniają, kontrastują z tą taką szaro-czarną pozostałością tarczy. Wskazówki. Wskazówka godzinowa i minutowa mają kształt alfa i mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Wskazówki po, prawej, po lewej stronie są wykończone na wysoki połysk, a po prawej stronie są wykończone na biało. I to jest bardzo ciekawy zabieg, bo w zależności od tego, jak pada światło, czasami tej, ta biel nam, lub to srebro nam ucieka. I wydaje, mi się, wydaje nam się, że wskazówki są jeszcze cieńsze niż są w rzeczywistości. To, 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 to na pewno. Pytanie, czy twórcom, projektantom zegarka o to chodziło, ale naprawdę robi to fajne, fajne wrażenie. Malutkie wskazówki na subtarczach są ciemno-pomarańczowe i świetnie kontrastują z resztą stonowanych kolorów, kolorów tarczy, tak jak te oznaczenia. Czytelność zegarka, mimo że dzieje się bardzo dużo, jest w mojej opinii akceptowalna w pełni. I na pewno odczytamy godzinę bez specjalnych problemów. No nie, problemów no nie jest to zegarek w stylu Watch ale myślę, że sprawdzenie, która godzina nie będzie nastręczało specjalnie dużych problemów. Ale w komentarzach oczywiście podzielcie się i, i powiedzcie, co uważacie na ten temat. Koronka. Zegarek obsługujemy za pomocą koronki na godzinie 3. Koronka nie jest zakręcana, jest dosyć duża, dosyć duża i wygodna w operowaniu. Nie jest niestety sygnowana, co moim zdaniem dodałoby jeszcze troszeczkę charakteru temu zegarkowi i temu projektowi, no szkoda, Deckel I tu muszę wam to pokazać, bo to jest bardzo ciekawy element. Mamy zegarek typu skeleton, pamiętacie. Widzieliście przed chwilą. A co się dzieje z tyłu? No, zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Dekiel mamy również przeszklony. I co ciekawe, to czego zabrakło mi w samej kopercie, jest przepięknie szczotkowany. Można było zastosować trochę tego szczotkowania na kopercie i byłoby na pewno o wiele ciekawiej. Mechanizm możemy podziwiać z dwóch stron. Więc tutaj mamy podwójny benefit. Na deklu znajdziemy informację o wodoszczelności na poziomie 50 metrów. Informacja o materiale, z którego wykonany jest dekiel, numer modelu oraz napis Urenwerke ruhla i Made in Germany. Mój niemiecki to widzicie na jakim jest poziomie. Pasek. I tutaj też się zatrzymamy, bo pasek jest skórzany w kolorze czarnym, przeszyty szarą nicią. I teraz, czy my złapiemy ostrość paska? Przeszyty szarą nicią. Wykonany ze skóry cielęcej. Przyjemny w dotyku. Na jednej ze stron, tą którą wam pokazuję, zobaczymy przetłoczenie w postaci logo i napisu Cepelin. Zapięcie jest polerowane. Bez żadnych inskrypcji, zdobień. Też to szczotkowanie bo tutaj robiło fajną robotę. Pasek jest miękki, bardzo wygodny nie jest specjalnie twardy więc to na pewno im plus co jeszcze powiemy ciekawego o tym cepelinie a powiemy to że w środku mamy automatyczny tak jak już widzicie mechanizm który możemy oglądać przez szkieletowaną tarczę a ten mechanizm to japońska Miota 82 S7 łożyskowana na 21 kamieniach z rezerwą chodu tak jak podaje producent na około 42 godziny i co tutaj mamy? Mamy funkcję stop sekundy i mamy możliwość dokręcania mechanizmu koronką. Oraz mechanizm jest wyposażony w mały, w mały sekundnik. To, co już było widać, słychać, możemy dokręcić mechanizm. Po wyciągnięciu koronki, o jej, wskazówka, ta mała sekundowa nam się zatrzymała. Po wciśnięciu ona ruszy z powrotem. Więc tutaj naprawdę solidny mechanizm, jak na zegarek automatyczny, wydaje mi się, że w zupełności wystarczający. No a co, jeżeli chodzi o gabaryty tego zegarka? No to gabaryty i tutaj znowu troszeczkę kontrowersji, przynajmniej w mojej opinii. Podzielcie się w komentarzach, czy dla was też ten wymiary będą kontrowersyjne. Średnica koperty. Mierzyłem dokładnie. Producent podaje 43 mm, natomiast tutaj mamy 42,7 Trochę dużo. Grubość pełni akceptowalna przy automacie 13 mm. Od ucha do ucha, i tu już jest taka górna granica tolerancji, przynajmniej na mój nadgarstek 17 cm, 17,5 cm. W zasadzie to 49 mm od ucha do ucha. Między uszami 20 2 mm, mogłoby być 20, i waga tego zegarka to 77 gramów, czyli w pełni akceptowalne. Dla mnie ta koperta jest troszeczkę za duża. Tutaj te 41 mm, czy tarcza 40 mm, to naprawdę w tym stylu zegarek no, byłby fenomenalny, a tak jest troszeczkę w moim odczuciu za duży. Ale no, co to ja tam, no, skoro producent. E, wypuszcza zegarki w tym rozmiarze i one są kupowane. No to znaczy, że znajduje odbiorców, i co ja tam się tam znam. Przymiareczka. E, zanim przymiarka, na nadgarstku Casio Hunter na e, ręcznie robionym paseczku od, kolego, od kolegi z Forum. Pozdrawiam serdecznie, e, ale to nie, on jest dzisiaj bohaterem. Ściągamy. Ściągamy i przymierzamy Cepelina New Captain's Line w wersji skeleton, żeby jakby Was nie straszyć. Ten rozmiar 42,7 on broń Boże nie jest jakiś tam tragiczny i nienoszony. To nie są zegarki mm, marki diesel po 55 cm średnicy. Nie wiem kto ma taki nadgarstek, żeby one dobrze wyglądały, ale nieważne. Zobaczcie tak się prezentuje. Tak leży na nadgarstku. W mojej ocenie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. No tutaj nie ma się specjalnie tego przepić. Te uszy aż nie są tak długie, żeby gdzieś mi ponad nadgarstek wystawać. Natomiast dla kogoś z mniejszym nadgarstkiem, no moim zdaniem, będzie już troszeczkę ten rozmiar kłopotliwy. Lumy żadnej tutaj nie uświadczymy, więc musimy polegać na tym, że zegarek odczytujemy za pomocą jakiegokolwiek dostępnego źródła światła. Jeszcze zweryfikujmy tą informację o lumie. Ja naświetlę troszeczkę zegarek, ale jestem raczej przekonany, że tutaj niczego ciekawego nie zobaczymy. A może cepelin mnie pozytywnie zaskoczy. Weźmy światełka, niestety jest dzień, więc musieli imitować ręką. Tylko chyba słuchajcie, nic, zobaczcie, nic, nic tam się nie dzieje. No tak jak podejrzewałem, no ale trudno, nie jest to zegarek, który jest diverem, i ma nam tutaj świecić. Jak nie powiem co, więc myślę, że to nie jest jakiś tam szczególny użytkowy problem. Jeżeli chodzi o konkretnie ten model, teraz nie mogę go ściągnąć. Nie chcę zejść na Udało się. Eee, wracamy do naszego bohatera. Eee, podsumowanie. Zegarek Zeppelin z linii New Lines Captain's to ciekawy zegarek, który przypadnie do gustu miłośnikom zegarków w stylu retro. Eee, ale takim, który, którzy lubią współczesne rozmiary zegarków, tarcza typu skeleton, w mojej ocenie dodaje temu zegarkowi pewnej ekstrawagancji, którą, której nie zaakceptuje każdy, każdy odbiorca. Dobre wykonanie, ciekawy projekt. To taki znak rozpoznawczy cepelina i świetne połączenie w tym modelu. Ta marka jest dosyć popularna w Polsce, więc. I twórcy trafiają do odbiorców, i, i ta, ta wielkość, taki projekt yy, się sprawdza. Ciekawa propozycja. Jak ktoś chce mieć coś ciekawego na nadgarstku yy, i nie chce zegarka modowego, yy, to jak najbardziej ten cepelin. Czemu nie? Ja bym nosił, powiem Wam szczerze, gdyby był o te 1,5 mm. Mniejszy. Plusy. Jakość wykonania to jest plus i minus. Dobra jakość wykonania, ale dla mnie zbyt prosta. To już mamy plus i minus. Tarcza typu skeleton na pewno na plus, Made in Germany na pewno na plus, japoński mechanizm automatyczny Miota na pewno na plus. Ciekawy projekt, nie ma co gadać, też na plus. Przyjemny pasek, to też się nieczęsto zdarza w tej półce cenowej, na pewno na plus, a minusy moje minusy to rozmiar. Mineralne szkiełko, no szafir podnosiłby na pewno ten zegarek w prestiżu na pewno wyżej, ale też w użytkowaniu na pewno o wiele lepiej. Przy tym wypukłym szkle jak ktoś będzie ten zegarek użytkował codziennie, no to na pewno jakieś rysy się złapią. I to co już mówiłem, dla mnie troszeczkę zbyt proste wykończenie, jakieś delikatne szczotkowania na pewno by się tutaj przydały. Ale tak, sam zegarek na plus. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz sklepowi zegarek.net za wysłanie tego modelu. Z kodem Ragnar 10 kupicie go 10% taniej. Szukajcie w opisie linku do zegarka. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Czekam na suby, czekam na lajki i przede wszystkim czekam na komentarze. Powoli zbliżamy się do 500 subów. Na pewno przygotuję z tego tytułu jakiś specjalny odcinek. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.